Biało-czerwone flagi, melodia hymnu dobiegająca z lidzbarskiej starówki, żołnierze, sprzęt wojskowy i podniosła atmosfera. 11 listopada w Lidzbarku Warmińskim to ważne święto, co roku obchodzone ze wszystkimi honorami. Na uroczystym apelu tłumnie zbierają się mieszkańcy w każdym wieku. Staliśmy się wolni, suwerenni. Państwo suwerenne, niezależne od innych, a to jest ważne. Ważne to jest, że się spotykamy i zaśpiewamy hymn, z flagami się przejdziemy. Także to jest takie, a szczególnie przykład dla dzieci. Dzieci to widzą, nauka nie pójdzie w las. Bo jesteśmy Polakami, wszyscy tutaj powinniśmy być dzisiaj, a nie siedzieć w domu. Apel na Lidzbarskim Placu Wolności odbył się przy udziale żołnierzy, przedstawicieli regionalnych jednostek wojskowych, między innymi 9 Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim. Lekcja historii, lekcja zadumy, że to, co powiedziałem tu na rozpoczęciu uroczystości, że to nie jest jako wolność rzecz, która się otrzymuje raz na zawsze, raz na wieczność. Niestety to trzeba chronić, wolność trzeba bronić i tutaj pokładamy szerokie nadzieje w przede wszystkim wartości duchowej, czyli patriotyzmie, który scala tą wartość. W uroczystościach wzięli udział również parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz i kombatanci. Wspominamy tych wszystkich, którzy zarówno podczas tych 123 lat niewoli walczyli o odzyskanie niepodległości, jak również tych, którzy potem oddawali życie, zdrowie dla ojczyzny. Oddajemy hołd tym kombatantom II wojny światowej, którzy jeszcze są wśród nas. Zwieńczeniem uroczystości na Placu Wolności był apel poległych, salwa honorowa oraz defilada. Pod wysoką bramą czekały natomiast kolejne atrakcje w postaci sprzętu wojskowego i występów. Obok wozów bojowych czekali żołnierze chętni wytłumaczyć, do czego dany sprzęt służy i jak się go obsługuje. Cieszy mnie to, że mamy wojsko i tego wojska mamy dużo tutaj i bardzo fajnie, że mogą wyjść, pokazać się tutaj w centrum miasta. Wielką radością jest to, że mieszkańcy przyszli, że było tak dużo mieszkańców i to bardzo cieszy jednak poczucie tej więzi, tej tożsamości, ale też wspólnego celebrowania takiego święta, święta niepodległości jest czymś bardzo ważnym. Na uczestników uroczystości czekała rozgrzewająca, tradycyjna wojskowa grochówka. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv